szkolenie BHP. Będzie nudno, smętnie i sztampowo. No ale cóż, trzeba podpisać listę i wypełnić test na zakończenie. Szkoda czasu. Proszę Państwa, zróbmy tak, żeby ten czas wykorzystać na rzeczy naprawdę ważne i ciekawe. Stres zawodowy. Któż go nie odczuwa? Ale czy wszyscy umiemy go zdiagnozować i znaleźć wyjście z sytuacji? Nie ma takiego stresu, którego nie dałoby się zminimalizować lub wyeliminować. Może trzeba popracować nad organizacją czasu pracy lub hierarchią zadań. Zastosować macierz Eisenhowera albo teorię pit stop. Zróbmy o tym szkolenie. Wypadki? Zdarzają się, ale na pewno nie z moim udziałem. Nikt na serio nie bierze pod uwagę, że może być poszkodowanym wypadek. Proszę Państwa, rocznie w Polsce rejestruje się około 100 tysięcy wypadków przy pracy. Z tego około 60 tysięcy w środowisku biurowym. Znają Państwo amerykańską teorię czynów niebezpiecznych Unsafe Acts? Albo zjawisko pracy na linii ognia? Porozmawiamy. Praca przy komputerze? Nic prostszego. Ale czy słyszeli Państwo o zespole mikrourazu wewnętrznym? Cumulative Trauma Disorders. Zespół ciśnienia nadgarstka, łokieć tenisisty, uszkodzenie nerwu wzrokowego, syndrom suchego oka, chroniczne bóle pleców. Ergonomia to kwestia naszego zdrowia i komfortu życia. Jest o czym się szkolić. Mobbing, molestowanie seksualne. Szkolenie to najlepsza metoda przeciwdziałania tym trudnym zjawiskom. A w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, jeśli obok nas ktoś zemdleje albo poważnie się zakrztusi? Proszę Państwa, jest tyle ważnych tematów. Zróbmy razem dobre szkolenie. Raz na parę lat naprawdę warto. Ośrodek Szkoleniowy Futura poprowadzi takie szkolenia, że nikt nie zerknie ukradkiem na zegarek. Mamy znakomite prezentacje, ciekawe, a miejscami nawet bardzo dowcipne filmiki, więc poczucia humoru też nie zabraknie. Do zobaczenia. Piotr Gieś. By the way, we train people in English the same attraction.